Siema, no dzisiaj pokażę, jak będę wymieniał pastę na procesorze. Włączymy doświetlanie. I tak, w pierwszej kolejności musimy odłączyć zasilanie procesora. Teraz trzeba zdjąć na radiator. Najlepiej przed zdjęciem radiatora, nim trochę poruszać, tylko jak go odblokuję. A to jest cholera jedna. Delikatnie ruszamy, żeby się zaczął po prostu ruszyć, żeby ta pasta odeszła od procesora, bo no to się mówi, zdarzało się w Ryzenach, że jak ktoś chciał sobie zdjąć, to już tam zaczyna wychodzić. Jak ktoś sobie chciał zdjąć właśnie chłodzenie procesora, to często się zdarzało, że właśnie tutaj trzeba popchnąć delikatnie. Czasem się właśnie zdarzało, że wychodził. Trochę chyba przesadziłem z tą pastą ostatnio. On już radiator koroduje. Zdarzało się po prostu, że ludzie wyciągali cały procesor razem z radiatorem. No i ogólnie był problem. No i co teraz? Wyciągnąłem procesor z radiatorem, czy nic mu nie jest i tak dalej. No i były wojny ogólnie monterów sprzętu komputerowego z jakimiś chorymi ludźmi na forach internetowych. A czyści się procesor i zdejmuje się pastę termoprzewodzącą za pomocą żubrówki białej. Najlepszy sposób, nie jakieś lakiery do zmywania paznokci, czy tam zmywacze do paznokci, tylko po prostu dobra polska wódka zedrze wszystko. Nie, bo po prostu ta pasta, która tu była wcześniej, nadaje się do kant dupy potłuc. Bo ta pasta, co ją nałożyłem wcześniej, to z rok czasu ona już chyba ma. Ona była już tak trochę jakieś kijowej jakości, więc wolę to wymienić na coś lepszego i wódeczką. Jedziemy po procesorze, wycieramy go dokładnie. Widać. Muszę się uziemić. Muszę sobie dotknąć bolca w przeglądarku. Bo chcę ściągnąć rdzeń procesora, a nie chcę tego robić, jeżeli nie jestem uziemiony. Dobra, rozładowałem potencjały, ale chyba nie będę go wyciągał, nie ma takiej potrzeby. Jeszcze poczyścić, ale w sumie ja tam się nie boję. Poczekajcie, wyłączę naświetlanie. A, coś się skupić nie chcę. Może tak to pokażę. No skupiaj się, pajacu jeden. To jest ten procesor, który odpowiada za tą płytę główną. Ktoś się zapyta, po co właśnie ściągnąłem procesor z gniazda. Powinno się czasem, tak szczerze według mnie, procesorowi nóżki przeczyścić też alkoholem.
To poprawia styczność i przewodzenie. Ja się zajmuję ogólnie składaniem komputerów już bardzo długo, więc jakieś tam doświadczenie w tym mam. I oczywiście każdy ma prawo się ze mną nie zgodzić, bo żyjemy w wolnym świecie, gdzie każdy ma prawo wygłosić własną opinię na dany temat. Teraz sobie muszę teraz zaciągnąć wódeczki. O. I przeczyścić po prostu styki. Dobra, styki przeczyszczone. Teraz sobie odłożę procesor na kawałek chusteczki higienicznej do wyschnięcia. No i co? Włączamy doświetlanie. Pyk. I co? Mamy gniazdo procesora. Ono jest czyste, nie trzeba tu nie wiadomo czego. Oczywiście nachlapałem wódki na płytę główną, ale spokojnie, nic się nie stało. To się powyciera. Teraz trzeba ściągnąć z tego alkohol. Dlatego on mi się kurwa tak grzał, bo było najebane tej pasty zdrowo. A ono nie powinno nawet być aż tyle nawalonej. Dobra, do spalenia. No i widzicie właśnie, to tak potem się kurwa właśnie dzieje. A to wtedy montowałem bardzo szybko, napierdoliłem pastę jak głupi, bo chuj, bo się wymieni. No ale lepiej wymienić to od razu, słuchajcie, wymieniajcie w miarę możliwości. Od razu nie pierdolcie się z tematem, bo jak macie mieć potem problemy, to nie warto. O, dobra, czyściutkie jak łza. Żubróweczka biała. O, przepraszam. Łyczek. Kurwa, jakie mocne. O. Nie ma tak, dobra, żubrówka biała. I tam mamy tu standardowy zestaw. Mogę powypinać, nic się nie stanie. Przymknę sobie dźwignię gniazda procesora. Standardowy zestaw. Jak mogę dotknąć, nic się nie stanie. Może wyłączę to cholerne doświetlanie, to się... No, to się skupił. Widzicie, standardowa kość RAM-u. Nic szczególnego, to jest DDR3. Druga jest taka sama, więc nie mam po co wam pokazywać obu kości. Nie weszłaś. Ała, jej. Teraz weszłaś. Pyk, pyk, pyknięcie, pyknięcie. Sprawdzamy, czy obie są zabezpieczone, ale jak już wam pokazuję, to pokażę i drugą kość, bo byłoby trochę głupio nie pokazywać. Proszę, że druga kość jest taka sama HyperX. No i te same praktycznie parametry. No skubrze się, cholera. Takie same parametry drugiej kości, więc nie ma, nie wiadomo czego tutaj wymyślać.
I to nie jest tak do końca, jak niektórzy twierdzą, że o, jak coś tam popieprzysz i nie trafisz za pierwszym razem w gniazdo pamięci RAM, to coś się kasuje i tak dalej, gówno, prawda? Nic się nie dzieje takiego. A zerknijmy, jak tam procesor. Jeszcze trochę jest alkoholu. Można wytrzeć. A teraz najważniejsze. Trzeba zlokalizować trójkącik. Jest. I tym włączamy doświetlanie. Pyk. I tym trójkącikiem muszę wcelować w trójkącik na płycie głównej. To jest baj. Dobra, już namierzyłem trójkącik. Więc ląduję. Nic takiego oczywiście. Kurwa, co to jest? Skąd to się kurestwo wzięło? Okazało się, że jakiś syf się dostał na procesor i żeby go ratować, muszę go wyczyścić.